I can't have you. I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Witajcie w Hamburgu, tak wyszło, że tutaj jestem spontanicznie i zabieram was na zakupy, bo dzisiaj mamy dzień, w którym chcę kupić parę rzeczy. Idziemy do Primarka, do TK Maxa, do Gucci, więc zapraszam do oglądania. Ale czekajcie, zanim pójdziemy wydać kasę, zobaczcie kilka fajnych scenek z tego miasta, które jest naprawdę piękne. Packing all your belongings. Say you wanna take some time. But if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you lying? Have you met someone? Tell me now. I better start crying. Make them feel bad before we leave town. 10, 9, counting down. Wszędzie są wyprzedaże. No nie mam jakiejś wielkiej listy zakupowej, ale liczę na to, że znajdę coś fajnego. Właśnie jakieś bluzy sportowe chciałam sobie kupić. A może niekoniecznie Reeboka. Potrzebuję też portfela, bo zepsułam swój. Mamy pełno różnych torebek. Ale nie, ale nie. Jakiś śmieszny Guess'a plecak. Zobaczmy cenę. 90 euro ze 123. Oh well. Takie kolorki, ale nie, 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 nie. Ja nie chcę torebki. Ja chcę portfel. Taki mały Donny Karan. Fajny. Do mniejszych torebek ze 3 dychy. A on ma chyba zepsuty suwak, albo jest po prostu otwarty. Zobaczmy. Taki słodziak dla fanów piesków za 17 euro. I kolejny Donny Karan, tylko taki większy. Właśnie chciałam jakieś klasyczne. Ile on kosztuje? 5 dych? 50 euro, czyli 200. Patrzmy środek. Muszę mieć zawsze okienko na zdjęcie. No i nie ma okienka. Oglądałam portfel. Czy wy też lubicie portfele z okienkiem? Dajcie znać. A to drzewo też jest spoko. 17. Taki typ butów, które są trochę fajne i trochę obrzydliwe, ale kosztują 20 euro. 21. Mają coś w sobie. Co myślicie? Przyszłam na buty szukać szczęścia, bo na dziale portfeli niestety szczęścia mi zabrakło. Tak bardzo bym nosiła te buty, ale niestety nie ma mojego rozmiaru, takie lekkie. Piękne. A i ceny wam nie podało. Dam wam ceny 2,499. Piękne. Wiecie, że robię dziwne buty, tak? Fajne buty Guess'a. 20 euro. Nie wiem, czy one są na mnie za małe, czy to jest kwestia skarpety. Ale fajne skarpety, nie? Takie fajne latki znalazłam dla starego za 15 euro. Fajne. To jest fajna bluza Calvina Kleina, tylko że strasznie krótka. Jest za 40 euro, także cena znośna. Tylko tam fasno. Znaczy ona by fajnie wyglądała do wysokiego stanu. A może ją przymierzę? Tu taki dieselek za 35, ale jest bardzo cienkie. Nie wiem, czy to za firma. To jest Canadian coś tam? Za dwie dychy? Czy to nie jest Canadian coś tam? Nie, to jest Norway coś tam. No dobra, czasami są takie krótkie bluzy, które bardzo chcemy mieć. Ta lewica mi się strasznie podoba. Jest taka ucięta. Sorry. 30 euro. To fajna jest. Kolejna fajna perełka, Donna Karan za 35. Ona nie jest taka na żywo w paprochach, tylko na kamerze tak wygląda, tylko strasznie cienka. Więc zostaje tu. Uuu, jaka to jest świetna.
jedna Diesla. Już taka trochę grubsza. Cena 24. Ej, mega spoko. Chyba muszę iść po koszyk, bo trochę już mi ciążą te bluzy. Chciałam pokazać, jakie ładne ugi znalazłam dziecięce za 47 euro. Jakby był rozmiar mojej córy, to bym jej wzięła, bo są przepiękne. Małych księżniczek za 25. Kupiłam kiedyś mojej córce na AliExpress taki strój. Właśnie srena, ale nie był taki ładny. Tylko, że to są na takie mniejsze dzieci. 7-8 lat, 3-4. Ale ogólnie zaczęli to z różnych strojów. Cały wielki dział. Aczkolwiek nie mam szczęścia w znajdywaniu rzeczy dla mojej córy, bo nic fajnego nie ma. A tak w ogóle to jesteśmy w Vinted Center. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Także kupiłam dosłownie kilka rzeczy. Okej, Maxie. Idziemy do Rimarka. Gucci sobie zostawimy na deser. Aj, nie mogę tu normalnie nagrywać takie tłumy. Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, że dzisiaj jeszcze zrobimy razem zakupy spożywcze i kosmetyczne. Czyli pójdziemy do DM, pójdziemy do sklepu Rem, do Aldi, tutaj od naszych zaprzyjaźnionych Niemców. Dowiedzieliśmy się, co warto kupić do jedzenia. Yes, i Primark. Mamy kolekcję z myszką Mickey, teraz Harry Potter. Tutaj mamy resztki świąteczne, więc tutaj coś sobie chwyciłam na kolejny rok. Ładne bardzo łańcuchy, no ale będzie takie rzeczy możemy kupić u nas, ale na przykład takich bombek nie kupimy. Albo ręcznik z Grinchem, to nie jest ręcznik, sorry, to jest szalik. Ale fajne rękawisie, bo wezmę dla Oliwii. Jasne czy takie? Może jasne? Właśnie dlatego tak bardzo lubię Primark, bo to są takie pojechane rzeczy, mega unikatowe. Właśnie za ciuchy tak se, ale lubię piżamy to kupować, jakieś takie, wiecie, właśnie rzeczy do chaty. Ale ładna ta bombka. Fajna, 2000 zł. Hot doga może niekoniecznie. Chociaż mamy loda na bombce i on jest z Berlina. Mamy coś dla ludzi, którzy są bardzo zestresowani, czyli taka piłka odstresowująca i kolekcja Star Wars. Tutaj na pewno coś też chwycę fajnego. W Primarku oczywiście pełno modnych motywów, takich jak myszka, Minki, jakiś bohatek, Friendsów tutaj też jest dużo, ale to nie jest mój serial, zdecydowanie. Lubię tutaj też kupować rajstopy, bo zawsze znajdziecie takie, które są w trendach. Widzę takie różne wzorki, serduszka w groszki też są teraz mega popularne, no i cena też jest spoko. Skarpety w Pringlesie też tylko tutaj. No i tutaj standardowa już kolekcja Harry Potter, myszka Mickey. Szukam dalej czegoś, co mnie urzeknie. Stało się. O, to jest fajna wysokość shoe liners. Zgubiłam się i nie ma połowy rzeczy, które zaplanowałam kupić. Jest trochę taki fail zakupowy. Nie wiem, gdzie są wszyscy. I też szukać łancji. I nie ma koszulek na ramionczka. Pan powiedział, że zimą nie mają. Dział piżam jak zawsze nie zawodzi. To jest po prostu milion różnych piżam. O, tej nie widziałam, jako słodka. No i właśnie nie chciałam sobie żadnej piżamy kupować, bo chciałam łancji. I nie ma, więc ja kupię taką zwykłą, ale nie wiem, czy ze Stitchem. To były fajne z Barbie, ale wiecie, rozwalone góry z dołami i nie chcę mi się tego szukać za bardzo. Tutaj mamy coś z Mickey, to jest chyba koszula. A nie, taki cały komplet w Mickey. Ej, spoko, nie? Co myślicie? I mój ukochany dział. I tutaj akurat jak przychodzę, to już nie mam na nic siły, już chcę stąd iść. A jeszcze nie widziałam wszystkich rzeczy dziecięcych. Fajne, wzięłam saszetki zapachowe o zapachu peonii, więc w ogóle petarda. No i tak wiecie, szukam dalej czegoś fajnego. Takich ozdóbek. Trochę teraz w kółko chodzę. No zobaczcie, do dziecięcego pokoju. Taka pierdółka za 6 euro. Nie, ale moja córka akurat ma prawdziwe kwiaty. Jak wiecie, czasem o nie nie dba, a czasem dba. Różnie to bywa tu po dusie. Więc żadnej sztuczności. O, to jest
Uwielbiam te chodniczki. Teraz są akurat z takim przeszyciem przez środek, a my mamy takie z napisem Bath albo Home. I one są po prostu rewelacyjne na lato, w ogóle się nie ślizgają, można je prać w pralce, więc mega wam polecam. Kurczę, może bym wzięła jeszcze taki jeden. To jest takie fajne. Ej, nie mogę gadać, bo mnie zagłuszają. Dankeschön. 7 euro, fajne, ale wiecie co, trochę za małe jak dla mnie. Szukam takich większych. Znowu się zgubiłam i szukam tragarza, bo trochę tego jest w domu. To 80 euro. Oh well, a zrobiłam sobie budżet 100, więc muszę sobie teraz sama wymierzyć karę. Ale przyznam wam, że nigdy zakupy w Primarku mnie tak nie zmęczyły jak dzisiaj. Jesteśmy w Gucci i to jest większa kolejka niż w Primarku w ogóle na samej obsłudze. Przed domem w Niemczech. Pani poszła szukać dla mnie paska, bo chce ten cieniutki do sukienek. Ale myślę, że są takim, nie żartujesz. Tutaj cała gablotka, także czekam. Te buty są też obłędne. A takie tenisóweczki też musiałam, żeby sobie kupić, ale bardziej może na wiosnę. Na przykład takie z tymi ćwiekami. Wychodzę taka smutna i nieszczęśliwa, bo nie było mojego rozmiaru paska. I mierzyłam różne inne, ale jak to tak. Daki zakupowe możemy nadrobić w bardzo prosty sposób i poprawić sobie humor, czyli pójść po jedzenie. Zakupy spożywcze zawsze poprawiają humor. No a pasek po prostu zamówię sobie przez internet, bo już dokładnie wiem, jaki powinna mieć rozmiar. Mierzyłam sobie różne, więc chociaż tyle dobrego. Ale pogoda jest tak jesienna. Dobra, może chociaż tutaj znajdę pocieszenie. Sklep dla frików. Ja sobie grałam Marvela chociażby. Chcę to! Ale piękna. Avengers. Ja wzięłam koszulkę z Wonder Woman. Nic nie kupiłam. W ogóle zakupy trochę mnie rozczarowały, bo w Primarku nie było przynajmniej połowy rzeczy, które znalazły się na mojej liście zakupowej. W Gucci nie było mojego paska. W Louis była taka kolejka, że w ogóle tam nie wchodziliśmy, bo przed chwilą był taki pomysł, żeby może w Louis znaleźć taki pasek, taki cienki do sukienek. I tego nie ma, więc takie zakupy średnio udane, ale wyjazd ekstra. Ale nie nagrywam dla was vloga, pomyślałam sobie, że nie. Za to wpadłam na to, że taki film zakupowy mógłby być ciekawy, ale te zakupy są takie sobie. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że nic nie kupiłam, no bo jednak kilka fajnych rzeczy wpadło do mojego koszyka, więc nagram osobny film. A my jeszcze potem będziemy robić zakupy spożywcze i chemię, więc jak lubicie takie rzeczy, a czemu stoimy? Go! Jak lubicie takie rzeczy, no to oglądajcie dalej. Ale jest mi przykro. Idziemy do DM-u. Mam nadzieję, że nie będzie tej kolejki na 40 minut stania, bo mamy jakieś 12 minut jeszcze do parkingu. Słuchajcie, moje zła pasa, dwa zakupowe. Mieliśmy tylko kilka rzeczy tak naprawdę i nie ma ani mojego ulubionego płynu do pukania, ani mojego ulubionego płynu do mycia kabin prysznicowych, czyli antikal. Zakupy pod presją to nie jest dobra rzecz. Nawet nie mogłam niczego nagrać. Budnikowski, czy tutaj będzie mój płyn do pukania? W innym wypadku, jeżeli go nie będzie, to ten wyjazd nie ma sensu. O, te puste półki nie zapowiadają niczego dobrego. Prawda jest taka, że trochę dałam ciała z nagrywaniem, a raczej nie nagrywaniem właśnie chemii i kosmetyku, więc teraz idziemy do Rewe i pokażę wam parę fajnych produktów spożywczych, które właśnie kupujemy. Podobno te parówki są pyszne, takie malutkie. I wszystkie dla mnie, bo Oliwia nie je mięsa i dla starego. A tu jeszcze są takie białe. Ale nie wiem, czy one są dobre. A tutaj macie ceny. Patrzcie, tutaj takie fajne na party. Ej, to jest fajne na sylwka. Weźmy to. Ej, fajne to jest. To jest taka przyprawa do gulaszu z parówek. Taki specjał niemiecki podobno. Jeżeli mieszkacie w Niemczech, to napiszcie, czy to znacie. Także to też bierzemy. I tutaj jeszcze coś było takiego fajnego.
co to było? A, że do chili con carne też podobno jest fajna. U nas niby też są te niektóre przyprawy, ale tutaj są troszeczkę inne składy, więc ten smak również się różni. Jakieś batoniki pick-up. Nie znam ich. Bierę. Jest dużo rzeczy, których nie znam. O, takie Leibniz też są. Ale to fajne, takie do szkoły, nie? Oczywiście wszystko dla dziecka. Czy są jakieś Pringles w nowym smaku? Nie. Lub. Czekoladki Kinder w super cenie. A ja biorę białe Duplo za 2 euro. Taka wielka paka. Jest sztosowa rzecz. Nie wiem, czy znacie ten popcorn w polewie Werther's Original, ale to jest takie dobre. To w ogóle nie jest fit film. Za tym nie przepadam. Jakieś małe merci. Nie no, ten popcorn to jest życie. Życie. Oj, jakie wielkie merci. Mamy też dużo pysznych i różnych chipsów. I też jest coś fit, żeby nie mówiłam, że dzisiaj ja zrobię, no bo chipsy fit, no to jest oksymoron. Nawet jak jestem wsadzona, żeby miał mniej tłuszczu. Aj, ale te ringi to ja znam, one są pyszne. Mam różne popcorny, na przykład brzoskwiniowe, ale jakoś nie wiem, nie idzie mi to w parze. Tu mamy bardzo duży wybór syropów do kawy Monin. Naprawdę tyle smaków, że I też jest wersja light i myślisz sobie nie wziąć jednego, znaczy sobie. No może to nie tylko dla mnie zakupy są, ale orzechowy albo karmelowy. Co zrobić? Może karmel? Czemu mam tylko takie rysunki? Nie, to chyba tylko reklama. I to jest podobno hit. I też tu przyjechaliśmy. Takie ciasto drożdżowe na bułeczki w puszce. 1,69 euro. Ale będziemy jeszcze zaraz jechać do Aldi, tam podobno są tańsze. Ale ja chyba i tak wezmę takie jedno, bo się stresuję, że tam nie będzie. Gdybym miała tylko takie problemy w życiu. O, jakie kotlety fajne, kofta. No ale nie będziemy kotletów chyba wieść. Czy będziemy? Te sosy podobno są sztosem. 2,59, ale mają bardzo krótki termin, bo one są takie w miarę na świeżo robione. Więc... nie wiem, brać czy nie brać, czy będziemy robić burger, czy my to zużyjemy, nie lubię wrzucać jedzenia. To takie serki oryginalne do robienia fundi w domu. Słyszałam, że ten jest najlepszy. O Boże, ale przypał. To nie ja. Więc, no nie jest to tanie, ale to może być pyszne, nawet na sylwka. A tutaj jest taka tańsza wersja. Spoko wybór różnych takich kotlecików, to jest wegetariańskich. Taki, zobaczcie, ala mięso. Aj, może bym to wzięła. Bo moja córka, ostatnio rozmawiałyśmy o tym, czy jej brakuje mięsa, to powiedziała, że jej bardzo brakuje właśnie spaghetti. I oczywiście słodycze. Dużo słodyczy. Mało jest tego, to może być dobre. Za dwójkę. 5 batonów. Tu jakieś treats. Karmelowe. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Kinder Bueno Dark. O, też nie widziałam, ale nie, ja wolę jednak klasik. Jest promka na Ritterki, takie duże. 1,79. Chyba wezmę te z płatkami. A tutaj mniejsze, 1,39, więc spoko opcja. O, a tu pamiętam, jak się na rynku kupowało w dzieciństwie we Wrzeszczu. Jak z mamą się chodziło na zakupy. Te jogurtowe z truskawką. Czekolada Kit Kat, też taka kusząca. I na przykład tutaj jest czoko bez cukru, która ma dużo białka. Powinnam ze wszystkiego wziąć po jednym. Jeszcze takie literki tutaj wyczailiśmy, ale żeby się zajmowało się, to nie wszystko dla nas. To też dla rodziny są prezenty. Różne tam bomboniery. Jestem ciekawa, czy też tak macie, że nie wracacie z Niemiec bez Haribo. Tutaj po prostu się nie da nie kupić. Taki wybór. I kawki do mojego ekspresu, lawace. Też kupię lawace, ale jeszcze takiej nie widziałam u nas. To są ekokapsułki, które się rozkładają i nie są z aluminium, a i mega spoko.
Tutaj mamy 6, 8. Ja wolę mocniejsze kawy zdecydowanie. Jak oglądaliście moje vlogmasy, to widzieliście, jak wyglądam rano. Tutaj są za 3 te kapsułki, ale zobaczcie, tu jeszcze są jakieś na promce za 1,79 i to też są eko i fair trade'owa. Być Januszką i wziąć tańsze, czy wziąć i tej te. W sumie zaoszczędziłam dzisiaj trochę kasy w Gucci. Karmelowe. Oczywiście droższe. Nie, ale chyba sobie wezmę te. Na szczęście jestem dobrze zaopatrzona w herbaty, bo to jest taki wybór. Bardzo lubię te tekany. Są mega fajne połączenia. Ale ja teraz piję przede wszystkim herbaty sypane, więc tylko przejdę tak obojętnie. Chociaż powiem wam, że ręka mi swędzi, trochę kusi. O, te herbaty też są rewelacyjne. Są organiczne. Kiedyś je kupowaliśmy. Nie, ale tak naprawdę szukam kakałka. Tutaj też można się zobaczyć w Starbucksa kawki różne. Ale szukam kakałka. Jeszcze taki fajny krem znalazłam. Czekoladowy crunchy za 3 euro. Jak sprzedać nudne płatki i włożyć je w opakowanie z lamą. Ekstra, to jest wybór. A te są okropne, bo kiedyś je kupiliśmy i to był sam cukier. Te wyglądają nieźle. Tutaj mamy Aldi, kochani, i to jest ostatni sklep, do którego idziemy. Tak jest plan. Ja mówię, nie, już nic nie kupuję, bo nie będzie miejsca w aucie, żeby wrócić w ogóle jakoś do domu. Jak to? Ale coś jeszcze może tutaj uczypniemy. Mieliśmy tylko przerwę na obiad, a tak od 11 od rana chodzimy cały czas się po sklepach i powiem wam, że jest mi tak dobrze, a największą radość dały mi zakupy spożywcze. Kupię takie masło kilogramowe. To jest taka frytura. Za 1,88, ale jaka beka w ogóle. Masełko.